Main event gali KSW 80 oraz starcie, którego stawką jest tymczasowy pas mistrzowski tej dywizji. Numer 2 Lomalię z Kijew, z numerem 3 Robertem Ruchałą. Faworytem jest Polak. Po jego stronie też zasięg oraz wzrost, młodszy o 6 lat od rywala jest Robert Ruchała. Sędzią pojedynku wieczoru gali KSW 80 Tomasz Broder, na punktach Łępicki, Bońkowski oraz Wojciechowski. Czekaliśmy na ten moment, cały wieczór czekała hala RCS w Lubinie, wypełniona do ostatniego miejsca po brzegi. No i czekali Państwo przed telewizorami, przed ekranami komputerów i telefonów. Ruszamy, jedna z pięciu rund, a może mniej. Rozpoczyna od niskiego kopnięcia Lomalię z Kijew. Od tego elementu swojej rundy ostatni rozpoczynał Robert Ruchała, ale nie ma tego. Znaczy jest to właśnie co zrobił. Nie zmienia swojego stylu Robert Ruchała. Też inicjuje niskie kopnięcia i frontalne. To jest wizytówka Roberta. Wydaje się, że ma być dużo w tej pierwszej rundzie. Właśnie ciosów frontalnych ma w pierwszej rundzie trzymać Robert Ruchała swojego przeciwnika z dala od siebie, męczyć go uderzeniami w tułów, a ruszyć mocniej od drugiej, trzeciej rundy. I wydaje się, że właśnie trzymanie walki w dłuższym dystansie będzie kluczem w odniesieniu sukcesu dla Roberta Ruchały. No musimy pamiętać, że jest Kijew, to jest zawodnik, który naprawdę bardzo mocno bije. Kijew idzie po sprowadzenie, Robert Ruchała ratuje się zejście w nogi, bo jest mocno zamroczony. To są te kowadła w łapach z Kijewa. To mówiliśmy, że musi uważać z niskimi kopnięciami, jeśli wyprowadza tę akcję. Bo Roman jest Kijew, posiada kowadło w ręce. Teraz ucieka zbyt topora. Chciał bić gwoździa. Ależ uciekł z tej sytuacji Robert Ruchała, ale on jest cały czas naruszony, cały czas krąży w tę prawą stronę, gdzie czeka mocna pięść z Kijewa. Trzeba wrócić do zmysłów. Tutaj Ruchała znów nurkuje po nogi. Ratuje się, wejdzie w nogi Robert Ruchała. Teraz świetną obroną popisuje się z Kijew, ale non-stop jest jeszcze zamroczony Polak. Musi uważać, a twarde pięści, mocne ciosy ze strony z Kijewa. Nie wymieniać ciosów w krótkim dystansie, tego musi unikać Robert Ruchała. Poczuł już cios i siłę uderzenia z Kijewa. On jest nieprzejedany, on będzie szedł do przodu, wybierał presję, to jest jego styl. Nieco pozbierał się Robert, ale wciąż na tarciu Lomalię z Kijew. Zmaga się doping dla Polaka, ale tam nie wiem, czy teraz gdzieś się zahaczył nogą o bandę, o siatkę Robert Ruchała, ale też mocne ciosy na tułów Lomalię z Kijewa. Karci za te niskie kopnięcia i akcje nożne Roberta Ruchała, od razu kontrą Lomalię z Kijew. Lewy prosty, właśnie to powinno funkcjonować u Roberta od samego początku. Trzymanie walki w długim dystansie, natomiast widać Eskijew. Eskijew poluje na mocny cios. Musi uważać Robert Ruchała, bo Eskijew jest w ciągłym natarciu. To zrobił Stasiakowi między innymi Eskijew. Właśnie posłał go na deski bardzo mocnym uderzeniem w kontrze na niskie kopnięcia. Ale teraz stara się Ruchała dociskać do siatki. Jest silny. Jest silny Lomalię z Kijew i czuje też również tę siłę Robert Ruchała, ale są ciosy proste, dystansujące, natomiast nie zatrzymuje się ze swoją presją z Kijew. To jest zawodnik, który będzie szedł do przodu, nawet inkasując kolejne uderzenia, by poszukać swojej szansy, tak jak teraz. Obcina dystansy z Kijew, ciągła presja, przez to nie może odpowiadać Ruchała, ale teraz dobry lewy prosty, jednak niezbyt długo jest dłużny z Kijew. Od razu odpowiada mocnym ciosem, szuka tych technik z dystansu Robert Ruchała. To jest prawdziwe piekło, ale wydaje się, że powoli wraca reprezentant Polski. Mówiliśmy, że to będzie test dla Roberta Ruchały i jeszcze w takich tarapatach w swojej karierze nie był, jak to wyglądało na początku rundy. Teraz pokazuje Kijew, no dalej, chodź się bić, ale to nie jest dobry pomysł dla Polaka. Dobrze robi Robert Ruchała, właśnie zyskując czasy, wydłużając dystans, irytując nieco Kijewa. Nie ma co wchodzić w krótki dystans, tam wymieniać ciosy, bo już zapłacił za to wysoką cenę. Dobre kopnięcie w tył. Ciosy proste, trzymanie z Kijewa z daleka od siebie. To niech robi Robert, jeśli chce pozostać w tym pojedynku, ale widzimy, powoli wraca z Kijewa, natomiast poluje, nastawił się bardzo mocno na ten knockout, żeby to skończyć już w pierwszym starciu. Ale pokazuje z Kijew, że jest zawodnikiem konsekwentnym w swoim stylu. Nie zmienia zbyt wiele, natomiast szuka tych zrywów, tych wymian musi unikać Robert Ruchała. Znowu jest chyba lekko zamroczony Ruchała, stara się bardzo blisko ciała trzymać łokcie, stara się bardzo szczelnie chronić zarówno głowę, jak i tułów Robert Ruchała, ale Kijew ma celownik naostrzony bardzo mocno dzisiaj.
Nieodczony celownik i nie chce oddać nawet centymetra klatki Robertowi Ruchale. Lomali Eskijew. Klinsztajski, kolano rozrywa, to teraz Eskijew. Ale też ciosy proste. Ruchały zaczęły nieco rozbijać twarz Eskijewa. Jeszcze niecała minuta do końca tej rundy. Świetnej rundy w wykonaniu Lomaliego. Dobre kopnięcie frontalne. Wstrząsnął Eskijewem Ruchał. Oczywiście, oceniamy tę rundę przez pryzmat tego mocnego wstrząśnięcia Lomaliego Eskijewa. Natomiast ta druga część rundy Roberta Ruchały już wygląda nieco lepiej. Więcej dystansu, mniej wymian w krótkiej odległości od rywala. Mniej akcentów ze strony Lomaliego Eskijewa. Tak miał walczyć Robert Ruchała w tym pojedynku. Tak, obudził się, obudził, ale pamiętajmy, jak mocno był Polak podłączony. Dobrze teraz. Teraz tak to powinno wyglądać. Jeśli bić niskie kopnięcia, to w ten sposób. Wraca Roberto do gry. Było naprawdę niebezpiecznie, ale teraz wydaje się, że zaczął realizować plan taktyczny. Poruszanie się na bok, trzymanie walki w dystansie. Dobrze to wyglądało w końcu pierwszego starcia. Lomali, wiemy, że krótki okres przygotowawczy narzekał na to, że to jest pojedynek trochę pięciorundowy. To może mu przeszkadzać. Szukał szybkiego skończenia. To się w pierwszej rundzie nie udało. Wchodzimy w rundę drugą. Zabrał na głęboką wodę Ruchałę Eskijew. Na razie ta pierwsza runda, no na pewno dla reprezentanta Niemiec. W drugiej zobaczymy, co zrobi Ruchała. Niskie kopnięcia, też z tego korzysta Lomali Eskijew, właśnie otwierając sobie górę, aby zapracować, zwrócić uwagę Ruchałę na defensywę, na dole, aby wyprowadzić uderzenie na górę. Dobrze zakręcił tym question mark kickiem na głowę. Świetna seria z kolei od Eskijewa. Poluje cały czas na tą prawy, na lewą ręką Ruchały Eskijew. Raz się dołożył do tego ciosu na korpus. Kontrolowanie środka oktogonu. Tutaj toczy się największa gra, bo to przynosi najwięcej korzyści zarówno jednemu i drugiemu. Teraz próba zejścia do nóg pomocnym ciosie w wykonaniu Roberta Ruchały. Teraz walka w zapasach, odwraca sytuację pod siatką. To też nie odpuszcza swojemu rywalowi Robert Ruchała. Zainicjował ten klincz Lomali Eskijew. Na to też wiele osób zwracało uwagę, jak pracuje w klinczu Robert Ruchała, że dzięki swojemu wzrostowi potrafi obciążyć całym ciałem przeciwników. Jest dość daleko od Eskijewa i ma tam miejsce na pracę. I bardzo dobrze z kim Robert pokazuje, że potrafi pracować z klamry. On nieraz pokazywał w swoich pojedynkach, że tam po prostu się nie męczy, a potrafi zajeżdżać swoich rywali. Jest spokojny, jest metodyczny, ale też potrafi zadawać obrażenia w klinczu. To jest walka mało efektowna, natomiast przypominamy, to jest dystans mistrzowski, pięciorundowy. To każda sekunda odbiera oddech, a walka toczyć się może nawet przez 25 minut. Teraz dobrze pracuje głową Robert Ruchała. Dobry klincz tajski, ale od razu przechwyciły tą nogę Eskijew, ale to kolano siadło. Pamiętajmy, Lomali Eskijew to jest naprawdę znakomity zapaśnik. Człowiek, który od 6 roku życia trenuje zapasy. Najpierw u siebie w Czeczeniu, potem w Niemczech. No i do dzisiaj startuje w dywizji pierwszej w zapasach. Ale też jest to zapaśnik stylu wolnego. Ja pamiętam walkę jego ze Stasiakiem, który jednak potrafił również go zmęczyć w klinczu. I być może taki sam plan na ten pojedynek ma Robert Ruchała. Teraz bardzo fajnie w bliskim dystansie Robert Ruchała umieścił kilka ciosów podbródkowych. Niemocne uderzenia, natomiast celne. Już rusza do presji. Noga wykroczna, okopana Lomaliego Eskijewa. Już ta mobilność nie taka dobra jak na początku pierwszej rundy. Już zabiera nogę wykroczną. To jest dobry plan na to, żeby właśnie wyłączyć nogi Lomaliemu Eskijewowi, który nie będzie mógł tak dobrze pracować, skracać dystans i reagować na te techniki dystansowe Roberta Ruchała. No i wykorzystywanie tych prawie 15 cm przewagi zasięgu, ciosy proste, to jest coś, co musi robić Ruchała, do tego kopnięcia w tył. Widzicie, co się dzieje? Pierwszy raz w tym pojedynku Robert Ruchała zaczyna przejmować tempo pojedynku. Tak, i to on kontroluje środek klatki. Teraz jednak, tak jakby posłyszał, to Eskijew starał się znowu wrócić do presji, ale widzimy, że już nie jest to takie łatwe po stronie Lomaliego. Nie zatrzymuj się! Nie zatrzymuj! I noga nisko! Noga niska! Nisko wyżej, tak! Midla kopie z lewego, bo ma wysoko łokieć, tak! I tam schodzi! Narożnik Roberta Ruchały, tam między innymi jego wujek, ale też przede wszystkim świetny trener stójki Radosław Pietrzkiewicz, Marcin Dudek, Kamil Szkaradek, Filip Wolański. I widzieliśmy, jak reagował od razu na podpowiedzi swojego narożnika Polak. To wyglądało tak, jakby tam wujo miał chyba paty do PlayStation i grał po prostu Robertem. No zaczyna to wyglądać tak, jak Robert sobie to zaplanował, więc walka poza dystansem. Dużo kopnięć, aby zatrzymać się z dala od siebie Lomaliego Eskijewa. Praca niskimi kopnięciami, aby spowalniać
z Kijewa i to na razie zaczyna funkcjonować. Ma problem ze skracaniem już dystansu i zamykaniem na siatce Ruchały. I też skraca ten dystans przede wszystkim bez ciosu, bez żadnej kiwki Lomalii z Kijew. To może również wykorzystać Robert Ruchała po to, żeby właśnie wciągać go również na kontro tymi... Dobre, to siadło. Umie właśnie walczyć w ten sposób Robert Ruchała. Trochę usypiać rywala, ta świetna akcja z Kijewa. Znowu dwa ciosy doszły. Oj, oj, oj. Pięknie to zrobił Lomalii z Kijew. Ale rozsądnie, rozsądnie skraca dystans, nie wydłuża, nie dając rozwinąć tej serii. Taka stara maksyma, no, że czasami w tym bliższym dystansie odbierając odległość rywalowi, czujesz się bezpiecznie, niż dając mu miejsce, uciekając na wstecznym biegu. Mówiło się przed tym starciem, że... Dostaję podpowiedzi z narożnika, że to już ostatnie sekundy, 20-30 sekund do zakończenia tej rundy Lomalii z Kijew. Jest tam Iwan Dijakowicz, jest też trener Max. Próba teraz wkraczenia ze strony Lomaliego z Kijewa i też mówiliśmy o zapasach Lomaliego, ale jeśli chodzi o tę walkę w clinchu, to tam wydaje się, że lepiej wygląda pola. Czeka na te momenty Lomalii z Kijew w krótkim dystansie, zamykając na siatce Ruchały. 10 minut walki za nami, ale to nie oznacza, że przed nami ostatnia runda. To jest pojedynek mistrzowski. Jeszcze potencjalne 3 rundy przed nami. Przybita piątka i ruszamy. Biało-czerwone spodenki, niebieskie rękawice Ruchała. Czarne spodenki, rękawice czerwone, Lomalii z Kijew. Też nie może Robert zatrzymywać się. Widać, że stara się polować z Kijew. Widzimy, że szuka ten prawy nad lewą ręką. Nie może pozostawać zbyt długo na przedniej nodze, ale świetnie teraz trafia lewy prostym. Musi uważać, że ten prawy zamachowy Lomaliego z Kijewa poluje na ten cios konsekwentnie Niemiec. I kolejna taka wymiana zapaśnicza. Najpierw zachował się świetnie Ruchała, ale potem odpowiedział z Kijew. Szuka skrótu dystansu po raz kolejny z Kijew w tym klinczu. Też szukał sprowadzenia, przełamania Roberta, ale Robert jest zawodnikiem niezwykle trudnym do ustabilizowania. Odwrotna pozycja Polaka. I to jest dobry, wydaje się, pomysł, bo tak jakby się przyzwyczaił już Lomalii. Lomalii widzimy, od lewego prostego ucieka głową do środka właśnie w lewo i wtedy od razu poluje prawym nad lewą ręką Roberta Ruchały. A trafia dużo w tej pierwszej minucie z Kijew. Ale Robert też pracuje poza dystansem długimi ciosami. Teraz próba skrótu na siatce. Lomalieski w swoim stylu. Teraz za momencik pewnie rozpuści ręce, szukając mocnego uderzenia. Zawodnik za naszej zachodniej granicy. Presja jest Kijewa i też Ruchała. Nie może się po prostu zatrzymać, poruszać się na boki. Teraz tak jak zrobił to w tym momencie, od razu odpowiadać ciosami. Ale trzeba uważać na tę prawą rękę. Po raz kolejny ten overhand z prawej ręki wchodzi na głowę Roberta Ruchały. To był cios, który posłał go na deski. Musi wystrzegać się wchodzenia właśnie na mocniejszą rękę, więc poruszania w lewą stronę Robert Ruchały. Dorzucił też te długie ciosy lewą ręką z Kijew i zarówno w głowę, jak i w tułów Roberta Ruchały. Przed chwilą chciał trochę wciągnąć Roberta do krótkiego dystansu. Kiedy kopnął dwa razy, Robert pokazał, no dalej, chodź, idziemy dalej. Teraz zejdzie do dwóch nóg, próba haczenia od środka Lomalii z Kijewa. Teraz dobrze, przytomnie popisał się balansem Robert Ruchała i przenosi on od razu walkę pod siatkę. To jest kapitalne w tym krótkim dystansie. Wydaje się, że zostanie jeden albo drugi przełamany, że ta walka przyjdzie do parteru, a jakimś cudem, w jakiś dziwny sposób potrafią utrzymać ten pojedynek w klinczu po raz kolejny. Walka w klamrze pod siatką. Świetne są te momenty, jest od razu akcja, reakcja. W tej walce, w krótkim dystansie pod siatką nie widać takiej przewagi siły fizycznej Lomaliego z Kijewa. Dobrze kontroluje swoimi warunkami fizycznymi przeciwnika pod siatką. I umie Robert Ruchała właśnie walczyć w taki sposób. Trochę usypiać, trochę wymęczać rywali w tego typu walką. To działa pewnie na jego korzyść, ale pamiętajmy, że tutaj trzeba zdobywać rundy. Trzeba wygrywać te poszczególne starcia, jeśli myśli o pełnym dystansie Robert Ruchała. Zrywa klincz z Kijew i z powrotem wraca do presji, do tego, żeby namierzyć głowę Roberta Ruchała na mocny cios. Ale to, co też pozwala Robertowi utrzymywać walkę poza dystansem, to są te przeruchy. On często nawet gdzieś markując uderzenia, zmusza rywala do zrobienia kroku wstecz. Ależ teraz próbowała zamarkować zejście do nóg. Pięknie. Wysokie kopnięcie, ale też była garda Lomaliego z Kijewa. Przyklejona prawa ręka do szczęki. O, teraz króciutki prawy. Zrobił to, co wcześniej robił z Kijew Robert Ruchała. Ale też zamarkował kopnięcie prawą nogą. Dał się na to nabrać z Kijew i od razu wykończył takim supermenem.
Ruchała, nie może zatrzymywać się. Wydaje się, że jest teraz zawodnikiem zdecydowanie bardziej mobilnym, troszeczkę bardziej może i świeższym niż Eskijew. Idzie cały czas konsekwentnie za swoim rywalem. Eskijew był taki moment, kiedy to Ruchała wybierał presję, a teraz wrócił do tego Niemiec. Zastanawialiśmy się, czy któryś z zawodników zmieni styl na ten pojedynek. Natomiast chyba widzimy właśnie taką walkę, jakie widzieliśmy ostatnie pojedynki. Zarówno w wykonaniu jednego, jak i drugiego. Zapomniał, Loki! Dobrze. Tak! Brawa noga! Tak! Ale drugą stronę! Brawo nogą! Góra! Tak! Genialny ten moment. Rzucił narożnik Roberta Ruchały o tym, że zapomniał już o obronie niskiego kopnięcia Lomali Eskijew, więc dwukrotnie strzelił Ruchała, dwukrotnie skutecznie. I po raz kolejny podnosi teraz płaszczyznę kopnięć pod prawy łokieć, się polując na korpus Robert Ruchała. I bardzo teraz fajną rzecz robi Robert Ruchała, żeby wyeliminować właśnie prawą rękę Lomali Eskijew, bo kiedy idzie w prawo, to idzie w naturalnej swojej pozycji praworęcznego. Jak idzie w lewo, to zamienia tą pozycję, przez co po prostu Lomali Eskijew ma dalej do tego, żeby sięgnąć prawą rękę. Nie może dawać się wyprowadzać z równowagi Robert Ruchała. Ten pojedynek na wstecznym biegu, punktujący, to jest walka, która idzie pod jego dyktando. To on zaznacza więcej uderzeń w tym pojedynku. Lomali Eskijew nie ma sposobu, jak dobrać się do skóry bez oczywiście Ruchały. Tak, jest frustrowany tym Lomali Eskijew. To jest ładny taki cios króciutki pod prawą ręką Ruchały. Próba latającego kolana, jeszcze na rozerwanie lewa ręka. Tego dystansu jeszcze nie zna Robert Ruchała. A zna Lomali Eskijew, co prawda nie w KSW, ale poza organizacją walczył dwukrotnie na takim dystansie. I jest czwarta runda. Zobaczymy, jak panowie będą się prezentowali. Tak jakby zapomniał przez chwilę Lomali Eskijew o tych niskich kopnięciach. Od razu go częstuje na przywitanie Robert Ruchała. Teraz dobra akcja. Rzadko takie kombinacje w wykonaniu Roberta Ruchały widzieliśmy w tym pojedynku. Raczej dwóch ciosów rękoma nie oglądaliśmy. Tymczasem postanowił tak zaatakować Ruchała, potem znów ta lewa ręka, a Eskijew wciąż z przednią ręką, długie ciosy proste w tułów i na zmianę w głowę. Teraz znowu trafił Eskijew mocnym uderzeniem. Bardzo dobrze po tych zejściach Robert po prostu nie odpuszcza, schodzi do dwóch nóg, kiedy reaguje bardzo dobrze biodrami Eskijew, on po prostu przechodzi do klinczu wyżej, zapina klamrę i tam na siatce robi robotę. Wiecie, kogo mi przypomina w tych momentach Robert Ruchała? Swojego kolegę sparingowego z Czerwonego Smoka w Poznaniu, z Mateusza Gamrota. Też się tak jak pręgałka odbija od razu i dociska do rywala. Ale warto pochwalić też Roberta za tę akcję pomocnych uderzeniach Eskijewa, że potrafi skrócić dystans i poszukać tam swojej szansy, aby zagonić rywala pod siatkę, neutralizując w ten sposób broń, jakim jest mocne uderzenie Eskijewa. Króciutki prawy Eskijewa. Nie zatrzymuje się Eskijew. Nie zatrzymuje się Eskijew. Będzie szukał swoich momentów. Będzie chciał wywierać presję. Będzie chciał cały czas skracać dystans i polować na mocne uderzenie, przede wszystkim prawą ręką po obniżeniu pozycji. To już widzieliśmy wielokrotnie w tym pojedynku. Robert nie może poruszać się w lewą stronę, aby nie wchodzić na tę mocniejszą rękę. I nie widać jakiegoś znaczącego ubytku kondycji. Nie widać żadnych oznak kryzysu po stronie zawodnika z Niemiec, a to wiele osób wskazywało, że może nastąpić w tych rundach. Świetny. Najpierw lewy, prawy już na szczęście dla Roberta obroniony. Widać też, ile Lomali wkłada siły. Teraz świetne zejście. Zmiana poziomów. Kapitalne to było po stronie Eskijew. Zobaczymy, czy uda się ustabilizować tę pozycję. Czy Robert wyjdzie z tego presji? Próba wyjścia za plecy. Ucieka Robert pod siatkę. Stara się zaciągnąć przeciwnika na matę Lomali Eskijew. Całym sobą obciąża teraz Ruchała, ale nie udało się utrzymać na ziemi. To jest to, o czym wspominaliśmy w analizie w studiu, że jest zawodnikiem piekielnie trudnym do ustabilizowania Robert Ruchała. Poza dystansem. Lomali Eskijew szuka swoich momentów. To się nie zmieni. I coraz częściej Robert zaprzęga do roboty właśnie swoje pięści. Widzimy, tych ciosów jest coraz więcej. I co najlepsze dla niego, przede wszystkim dochodzą celu. Teraz szuka uderzenia, ponowienia po tym prostym zejścia na dół, obniżenia pozycji. Kiwa ciosy Lomali Eskijew, presja. On widać, że poluje cały czas od samego początku tego pojedynku po prostu na knockout. Natomiast metodycznie stara się być Robert Ruchała, pozostawać ciągle w ruchu, nie bić nie szablonowo. Ręka, noga, tak jak teraz to widzieliśmy. Dwie minuty do końca trzeciej rundy. Czwarte. Zapnięty teraz na siatce, musi znaleźć miejsce unikami
Wychodzi spod ogrodzenia Robert Ruchała. Presja nieustępliwa Eskijewa. Broni to sprowadzenie po raz kolejny Robert Ruchała. Ale to nie było tak dobre sprowadzenie jak to poprzednie. Tam był świetny timing. Tutaj już bardziej zanurkował po nogi Ruchały. Chciał doskoczyć jeszcze swoim sierpowym Eskijew. Dla szczęścia dla Ruchały nie trafił. Zmiana pozycji w wykonaniu Ruchała, ale tylko na moment. Wystrzelił tymczasem pod Grudkowym. Dokłada kopnięcie na korpus. Rozbite prawe oko Lomaliego Eskijewa. Ruchała też już mocno pobijany na twarzy, choć żadnych rozcięć tam póki co nie widzę. Wy od prawej uciekaj! Nie chodź się kierować! Nie stój tam, nie stój tak! Już jesteś! To! Nie! Brawo, brawo! Ale dobre podpowiedzi od wujka, ale także szkoleniowca Ruchały, aby uciekał od prawej strony, a więc poruszać się trzeba prawą rękę, aby unikać tych mocnych uderzeń, nie zostawać plecami na siatce. Też sprytnie, najpierw w lewo, potem w prawo, miesza ten ruch na nogach Ruchała, teraz ten lewy doszedł do szczęki Polaka. Teraz to Robert próbuje wprowadzić tą walkę do parteru, dobrze reaguje Eskijew i wraca z powrotem do presji. Widzimy, Eskijew szuka tej prawej ręki, natomiast Robert robi co może po prostu, żeby nie dać się pod tą rękę ustawić. Teraz nawet mam wrażenie, że nie chciał schodzić do tej nogi, tylko obniżyć pozycję i wystrzelić do góry Robert Ruchała. To jest angażowanie gdzieś obrony też Eskijew. On musi być przygotowany również na wszystko. Dobry łokieć. Zawodnika z Niemiec. Został teraz na siatce Eskijew i to Ruchała trafia prostym. Jeszcze jedna próba. Widać, bo trzykrotnie zabierał się do tego kopnięcia. Panowie, wam też dziękujemy za te świetne 4 rundy. Teraz jeszcze cała hala w Lubinie zareagowała na tę prośbę o aplauz i zaczynamy. 5 minut. Były przytulaski, natomiast trzeba walczyć metodycznie w tej ostatniej odsłonie, walczyć o swoje. I usłyszał od swojego narożnika Lomali Eskijew, że musi tę rundę wygrać. Pokazali mu, że musi iść do przodu, że musi trafiać. Broni sprowadzenie Robert Ruchała, próba przechwycenia jego kopnięcia przez Eskijew. Mówił przed tym starciem Lomali Eskijew, że ma w domu już wiele pasów, ale że jeśli uda mu się sięgnąć po pas mistrzowski KSW, to będzie dla niego największe osiągnięcie w całym życiu. To, co jest istotne, Lomali Eskijew podkręcił tempo na początku tej piątej rundy. Jest aktywniejszy ze swoją pracą na nogach. Wie, że to jest runda być może kluczowa. Teraz próba wstrzelenia się z bezpośrednim łokciem, nie uderzeniem prostym w wykonaniu Ruchały. Dobre stopujące. Próba okrężnego kopnięcia w wykonaniu Ruchały i dystansujące frontalne kopnięcie. I właśnie trzymanie tej walki w dystansie. To jest, wydaje się, klucz dla Roberta Ruchały. Natomiast Lomali non-stop napiera. Szuka mocnych ciosów. Co za walka! Bardzo, bardzo mocno bije Lomali Eskijew. Wie, że już nie ma co oszczędzać sił. Wie, że może wszystko rzucić. Dobry świetny podrutkowy Ruchały. Zapolowały Robert. Wydaje się, że trafił Eskijewa. Teraz to on zmuszony jest do defensywy. Kończy całą tą akcję bokserską. Eskijew i zobaczył to Ruchała, poszedł za ciosem, to było wszystko kluczowe, jest sprowadzenie, na razie bez akcji, tylko kontrolę. Znakomicie teraz. Stara się teraz Robert Ruchała wspinać, krok po kroku, coraz wyżej, żeby ustabilizować tą pozycję. Kontroluje nogi, trasy przechodzi jeszcze wyżej. Czyżby za chwilę byśmy mieli dosiad lub plecy na korzyść Roberta Ruchały? Na razie przede wszystkim stabilizacja, próba wpięcia się za plecy w wykonaniu Roberta Ruchały. Szuka szyi przeciwnika. Czuje swoją szansę Robert Ruchała, on wie, że nie może tego odpuścić. Mocno zmęczony Lomali Eskijew, natomiast nieustępliwy, metodyczny. Robert Ruchała i mamy plecy! Ale chce zrzucić teraz Eskijew, wykorzystać ten układ do tego, żeby rozciągnąć przeciwnika. Natomiast Ruchała świetnie zablokował ręce przeciwnika. Ręce wykluczone, a więc ma okazję rozciągnąć rywala. Z tej pozycji też tego pojedynku sędzia z pewnością nie przerwie. Próba poszukania szyi Lomaliego Eskijewa. Odda dosiad być może. Nie chce tego robić Eskijew. Są plecy, jest rozciągnięty Eskijew. Wraca na kolana. Ma miejsce na bicie ciosów, na bicie łokci. Zawodnik z Nowego Sącza. Ale on to przytomnie zrobił. Uwaga, szuka!
się dzieje na hali, a Robert Ruchała szuka szyi, szuka spełnienia marzeń, szuka pasa KSW. I bije niemiłosiernie Lomali Eskijewa, Robert Ruchała, ale jest też zmęczony Lomali Eskijew, natomiast nieustępliwy jest po prostu Robert Ruchała. Minuta 30. My tutaj wysoko gdzieś emocjonalnie podchodzimy do tego pojedynku, ale metodycznie musi się zachowywać w tym starciu Robert Ruchała. Próba po raz kolejny złapania szyi, ale ten pojedynek układa się w tym momencie pod jego dyktando. To on kontroluje warunki gry. Tylko czy wystarczy wygrać tę ostatnią rundę na kartach punktowych? Czy niepotrzebne jest skończenie? No my tego nie wiemy, Robert też nie wie. Świetny łokieć w bok głowy Lomaliego. Chce przekręcić się na plecy Lomali Eskijew, na to nie pozwala Ruchała, bardzo dobrze kontroluje jego biodra, odwraca uwagę ciosami, jednocześnie też zagraża co chwilę to ciosami, to poddaniem, to duszeniem, bardzo dobry element w wykonaniu Roberta Ruchały. Świetna, już jest sędzia Tomasz Bronder i nawołuje Lomaliego Eskijewa do obrony, słyszy to też Ruchała. Blisko jest sędzia tego pojedynku, na razie do końca jeszcze daleka droga, chociaż uwagi o aktywnej obronie otrzymał Eskijew. Podwójne ciosy Roberta Ruchały, 30 sekund do końca. Tak, ciekawe czy za dwa punktowane. Idzie koniec! Zrobił to! Przed czasem! Robert, Robert, jesteś wielki! Ruchała tymczasowym mistrzem organizacji KSW. Co się tutaj dzieje w Lubinie. Robert, jesteś po prostu mistrzem organizacji KSW. I to dokonał tego z niesplamionym porażką rekordem Robert Ruchała. To jest coś, co wydarzyło się tylko kilka razy w historii KSW. To jest kolejny element tej niesamowitej historii 24-latka z Nowego Sącza. Jeden z najmłodszych mistrzów w historii organizacji. Ladies and gentlemen, your winner, a new interim KSW featherweight champion of the world.